Siemaneczko, jestem PPTM Games, witam Andrzej. A, nieco do tego się dwa. Dzisiaj ostatnie zbiory trawy, ogólnie wszystkiego, co już jest możliwe. Kukurydza zebrana, zebrane 415 tysięcy litrów, 418 tysięcy litrów kukurydzy. Wszystko, co można było zebrać, już jest zebrane poza trawami. A czemu tak? Chcę troszeczkę przedłużyć te dwa, trzy może nawet odcinki i jeszcze dodatkowo, może od poniedziałku nowy sezon zaczynać. Zacząłem sobie tutaj przygotowywać, bo dzisiaj testuję nowy nabytek, ale na początku odcinka zachęcam do zostawienia łapeczki w górę komentarza i życzę miłego oglądania. Jak wspomniałem, testuję dzisiaj sobie nowy nabytek. O co chodzi z tym nowym nabytkiem? Już wam mówię. Zakupiłem sobie rolnicę. I joystick do farminga. Myślę, że będzie to dość dobry zakup. Wiadomo, nietestowane. Trochę, może nie podjarałem się, ale chciałbym przetestować ten joystick. A żeby przetestować joystick, to wiadomo, trzeba kupić kierownicę. Żeby to mniej więcej ładnie się komponowało. Więc postanowiłem kupić Joya z Taskmaster ten fan stick. To nie chcesz podnieść. Dobra, trudno. Muszę troszeczkę nauczyć jeszcze. Bo dopiero testy są może z godzinę. Przy ogarnieniu saliwa były tylko testy, więcej nic. Więc to się nauczyłem z tą godzinę bądź półtora. Za dużo nie było czasu. I tak. Na język fizyk zakupiłem sobie Taskmastera T150. Tam Taskmaster 150 jakoś tak. Zakupiona dzisiaj. No i wspomniany panel z Partinga. Właśnie. Mam nadzieję, że się tam nauczę mniej więcej nim na początku operować. Nie wiadomo, na GP się przez to będę grał. Ale wspomniałem, że będę chciał właśnie do tego realnie sobie grać. Farminga. Więc dlatego tę kierownicę i to przyszłam. To jeszcze kosztowało to. Wiadomo, nie gotówką nie płaciłem. Nie po prostu sobie na raty. Bo to troszeczkę nie kosztowało. Ale żeby mieć trochę fanów z tego wszystkiego, no to sobie kupiłem na raty. Ogólnie 1500 złotych, nie przepraszam, jakie 1500, 1400 niecałe złotych wyszedł mi kierownica plus właśnie Joy. Myślę, że nie takie za pieniądze. Chciałem te 248 Taskmastera kupić kierownicę, ale słyszałem, że ona coś nie jest jakoś tam. Więc to patrzyłem na opinię. Wiadomo, najpierw to było te 300 wykupić, ale niestety no, tak takie pieniądze nie będę dawał za kierownicę bez przesady. Więc taki biznes sobie tu wleciał. Mam nadzieję, że trochę urealni mi tą grę i przestanę grać na tym GPS-ie z jednej strony. Wydaje mi się przyzwyczajam, że mogę sobie klikać tab. Wolniej sobie zawracam. Wiadomo, że jeszcze ten płynność tego ruchu całego jeszcze nie jest jak powinno być. Ale kwestia dwóch, trzech tam tygodnia czasu i będzie już ogarnięte wszystko jak trzeba. Tak mi się zdaje. Fajnie, wszystko pod ręką. To co najważniejsze oczywiście, czyli funkcje wszystkie. Podnoszenie, włączanie maszyny, obracanie, wszystko jest, wszystko działa. Początek był tylko dla mnie dziwny, że nie mogę sobie wziąć od razu po włączeniu pod USB. Nie mogę sobie wziąć ustawić kierownicy. Dopiero popatrzyłem sobie na internecie, że trzeba jednak firmę zaktualizować. No i wtedy jakoś to zatybiło w miarę szybko.
jeszcze to wiecie, no, takich rzeczy nigdy nie posiadałem. Taka kierownica w ogóle jest pierwszym razem, pierwsza kierownica, którą posiadam ogólnie u mnie. Nigdy kierownicy nie posiadałem żadnej. Liczyłem kupić jakąś tanią, ale tak patrzę na te opinie, może być nowa, kupić kierownica 300 zł, a może być tak, że kopię, będzie to błoto wyrzucone. Więc mówię, jest jedno życie. I taką kierownicę sobie zakupiłem. Dzisiaj przywiozę sobie RWTV. Zakup był zrobiony. Nie dam jakiejś pomocy czy coś. Po prostu znaczy lokowanie produktu, można powiedzieć, bądź sklepu. Po prostu mam blisko do RWTV. Pojechałem do RWTV. Tam sobie zakupiłem. Zaklepałem sobie ją 3 dni wcześniej. 2 dni, nie. Przepraszam, wczoraj zaklepałem ją. Dzień przed odebraniem właśnie. Czyli 2 dni po publikacji tego filmiku, a wczoraj właśnie ją odebrałem, więc nie tak źle to wygląda. Szybka realizacja, fajnie, miło, ekspresowo, było to nagnięte 20 minut całe. Wiadomo, wczoraj na tej wieży bym to kupacił, wiadomo, żeby było jeszcze szybciej, wiadomo, to kasa i cześć, a że płaciłem na tym, to wiadomo, że jednak to był trochę dłuższy okres oczekiwań, ale udało się wziąć. Potężny kredyt, to będzie podatek. No i szczerze, może dziwne to jest, człowiek sobie chce zakupić sobie kierownicę. Jeśli ma takiego kompa, jakiego ma w ogóle, że przez was jakaś taka jest w rolnictwie. No ale jednak trzeba coś sobie w życiu na coś pozwolić. Jednak pozwoliłem sobie na takie coś, żeby po prostu sobie lepiej i przyjemnie sobie nagrywać, żeby dla was też było fajnie oglądać. Jednak te pewniejsze ruchy, to wszystko, to też mi się zdaje, że jest to dość lepsze. Elegancko sobie można kliknąć, kwiateczka sobie wejść, normalnie poczuć się teraz jak ale zimy ciągniku. No może jeszcze muszę się nauczyć tego, mocno skręciłem sobie parametry skręcania tej kierownicy i tak dalej, no ale myślę też sobie liczać, nie wiadomo jak mocno tą kierownicą przy odcinkach, a wyścigówki nie gram, więc tylko te powo kupiona pod właśnie farminga, chyba że może teraz taka jest jednego, nie wiem, zobaczymy. Dobra, cyk. No, teraz można podpieśnie bez klikania myszkę, która to wiadomo, że GPS-em sobie grał, też mi fajnie, ale jednak chcę przetestować, nie to. Fajnie mi się przypisują te klawisze, nie wiem, tak może oryginalnie są, ale że są te klawisze przypisane na podnoszenie uprzednie obydwu maszyn i włączanie jednocześnie, więc to też jest zajebista sprawa. Muszę się martwić o kalibrację tego swego. Znaczy nie musiałem się martwić, o, tak macie chciałem powiedzieć. Więc naprawdę fajnie będzie, jeszcze tam będzie się patrzy i będzie pewnie, jak to się mówi, podniecał w cudzysłowie z tejże kierownicy, bo jednak to jest gruby biznes, gruby zakup, jak na tak mały kanał. Zwłaszcza, że mój komp, powiedzmy, procesor plus karta graficzna, może procesor plus pyta, plus RAM kosztuje jeszcze mniej niż ta właśnie, ten wspomniany, ta wspomniana kierownica. Bo patrzyłem sobie na Elixie, zobaczyć sobie może coś kupię jakiegoś pompa, wiecie, jakiegoś używanego. Ale patrzę, że... A czy inaczej, chciałem sprzedać tego, kupić nowego, mocniejszego ciutko, jest na jakiegoś 2600 czy coś, na razie na ten rok czy dwa. Ale jak zobaczyłem, że mój komp kosztuje w granicach w całości 600-700 zł, no to mówię, dobra, nie, bez przesady, już w razie czego to sobie kupię kompa w przyszłym roku i tego zostawię sobie do montowania, czy ogólnie jakieś tam pierdół, tak? I będę też mówię szalał. Choć już chcieli mi wcisnąć, znaczy może nie też wcisnąć, że podawali mi zaraz komputer, żeby wziąć. Ale tego komputera, co chcę, to na razie go nie ma, z tego względu, że ja planuję sobie zakupić już w 15 generacją, bądź nawet 17 generacją Intela. Do tego no właśnie z RTX 5000, więc wiadomo, że to jest już chcę
Ale byśmy mieli zrobić takie maile, jak to wiem właśnie z tym komputerem, że nie poczekałem jeszcze 3 miesięcy i nie kupiłem sobie z GTX-em 2000, a kupiłem sobie z GTX-em, no i trochę tak dałem ciała w tym słowie mówić. A nie powiem wam, że służył ten GTX. Do tej pory powiedziałem, że wychodził, bo myślałem, że tam jest pierniczone były wentylatory. Chyba człowiek nie pomyślał, że mógłby sobie kupić wentylatory i po prostu wymienić. Tam cewka też już piszczała w sumie, też może długo nie pochodziła. No dwie. Tam 30-50 to jest tutaj na razie w komputerze. Daję sobie radę, na pewno nie wiem, 10-60 kamer, na pewno 2K nie dawała sobie rady jak tutaj na RTX. Mimo wszystko, mimo wszystkich tutaj znawców, bo nie mówię, ja się nie znalazł, nie jestem, ale do ogólnej rozgrywki czy czegokolwiek. Ten RTX 3050 no nie jest taki straszny, jak ludzie gadają właśnie, co nieraz mnie właśnie drażni, że oni tak mówią, że o, RTX 3050 się tu poszera daje, ale wiadomo, że ale kuda ma, więc można sobie kartu renderować, można wszystko sobie w nim robić. No i dużo mocniejsza produkt kuda jest właśnie niż GTX 1060. A mi pasuje ta karta, tak mam nadzieję, że tak długo będzie mi służyć ta kierownica, jak chociażby tak GTX. No i ten guzik, a właśnie nie będę podnosił. Czekajcie, bo się pomyliłem. I myślę, że będzie elegancko. Tak, dzisiaj akcja się na kosy, bo tego, znaczy wiadomo, widać to, ale tak, planuję zrobić jeszcze przewracanie z grabianiem, ewentualnie grabienie na odcinku i pasowanie. I ostatni odcinek w niedzielę wyskoczyłby, by po prostu na niedzielę już skończyć tą serię. Mogłem dzisiaj, naprawdę mówiąc, ale jednak nie mam jeszcze tak 100% przygotowanego zajwa. Chyba, że sobie tydzień przerwy zrobię na oglądanie niedzielowo tego zajwa i będzie ruszała nowa seria na kanale. Chociaż też bym chciał użyć z oryginalną mapką, właśnie tą pierwszą na kanale, żeby też ją ograć fajnie. Żeby też fajnie to było ograne. Żeby takim tempem grali jak w tym roku. W tym miesiącu, praktycznie 3 miesiącach. To by było zajebiście, by naprawdę dużo mogli tam osiągnąć. Też musicie wybaczyć, jeśli mikrofon będzie zbierał trochę kierownicę. I to musicie mi wybaczyć, bo jeszcze nie ustawiam tak UBS, czy tak mam mikrofon z tyłu za kierownicą, więc może ta kierownica troszeczkę znaczy mikrofon może trochę zbierać dźwięk właśnie z kierownicy. Musicie mi to wybaczyć, może się kiedyś tam poustawię jakoś to fajnie. Chociaż nie słyszę, jakoś tam mocno też nie kręcę tą kierownicą, więc może aż tak to nie będzie zbytnio słyszalne. Więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Powiem tak szczerze, fajnie to spokojnie idzie. Tą elegancko się tutaj okrasza. Chyba poniesiemy, pociśniemy, może się to przetniemy gdzieś, w sumie. No i teraz można sobie jechać jak praktycznie na GPS-ie. Chociaż nie wiem, czy będę miał taką wniotko pole ustawione właśnie jak na nawigacji. Jeszcze tego sobie nie przypisałem w ogóle. Ale też będę chciał sobie właśnie pewnie przygotować nawigację pod podpisać pod kierownicę czy pod joystick. Żeby po prostu też to fajnie wyglądało. Ale na pewno fajnie to będzie grać. Będzie teraz można, będzie grać sobie na polskiej serii. Będzie na pewno to lepiej wyglądać niż na GPS-ach czy na czymśkolwiek, na klawiaturach właśnie. Dobra, sobie tak zawróćmy. Klik. Czy to będzie dobrze? Będzie dobrze. Czekajcie, to muszę sobie tak mniej więcej klawiaturę ustawić. Prawdopodobnie muszę sobie kamerę ustawić inaczej. Kierownica przyczepiona jest na tym wysuwie od klawiatury. Ja bym tam musiał wylądować niestety na górze. Ale dzisiaj tak sobie stwierdziłem, że będę musiał coś pokombinować, żeby jakoś fajnie mieć stalaż czy coś zrobić do tej kierownicy. Bo też muszę przecież mieć
dostęp do klawiatury w miarę szybki, bo przecież nagrywam przecież 2 odcinki dziennie. A więc nie tylko sprawdzenia właśnie. Więc muszę tę klawiaturę też w miarę szybko demontować. Tak dzisiaj sobie przecież zdałem sprawę o tym. Tak trzeba będzie gdzieś pomyśleć o tym, żeby po prostu jakoś to fajnie wyglądało. Żeby to jeszcze nie kombinować za mocno. Czekajcie, czy już wyjechałem? Nie. A teraz będzie dobrze. O, to powiem szczerze. Chwila przyzwyczajenia i już się zajebiście na kajownicy. Mam nadzieję, że nam trochę posłuży. To jest 2 lata. Właśnie. Znaczy tam nic nie pierniczy mi. Tak trochę pokombinować, bym przez jakieś blokady porobić pod względem przesuwu kierownicy i tak dalej. Troszeczkę mam pod kątem, żebym się ubiłko opierały pedały. Więc muszę trochę pokombinować z tym. Ale ogólnie wrażenia są zajebiste. Nie wiadomo, to jest pierwszy dzień, no taki dzień. Nie, to jest tym z 2 godziny. To też jakoś nie jest jakoś tam za dużo, można powiedzieć, pod względem ogarniania tego panelu i kierownicy. Więc tak wspomniałem, tydzień czasu, człowiek przyzwyczai się, jak to będzie wyglądać, jak to się będzie grało na tym. Mam nadzieję, że strzała w kolano nie będę miał po zakupie tej kierownicy. Wiadomo, troszeczkę bardziej trzeba będzie sobie tutaj uszczędzać, powiedzmy, stanowisko. Jakieś tutaj sypów zbytnio nie opowiadać. Więc no, trzeba będzie trochę poczekaj inaczej to porobić. Po prostu inaczej to ogarniać. Ale myślę, że to dobrze będzie wyglądać. Tak, teraz tak patrzę, tu jest dobra, elegancko to sobie wypuszczamy. Mówię, ale tak sobie jeżdżę z zewnątrz, bo się dopiero muszę nauczyć kierować tą kierownicą. Jak to będzie wyglądało, czy może bardziej czułość sobie ustawić, czy może bardziej może lepiej kręcić mocniej tą kierownicą, bo ja tak praktycznie robię delikatne ruchy i ona już kręci. Ale myślę, że to dobrze będzie. No ja jestem fajnie zadowolony z tego panelu, znaczy joysticka. Testowałem sobie chwilę na podłączeniu na prasie, bo pożyczyłem sobie oczywiście pasę, bo te kosia kiedyś wspomniałem są wypożyczone. Nie kaliło mi się ich kupywać. Wiadomo, miałem troszeczkę, nie powiem czego dałem po sprzedaży wszystkich maszyn, a teraz przecież muszę też jedną kosę na spokojnie swoją kusiaką wziąć. Ale raczej no nie jest tak tragicznie. No sobie spokojnie tutaj też wypożyczyć te sprzęty. Elegancko sobie tutaj obkosić. No szkoda tej łąki, żeby tutaj stała nieskoszona i była sprzedawana. A jak wspomniałem, na ostatni odcinek pewnie będzie gdzieś na końcówce maja, może czerwca nawet. Z tego względu, że chcę wykorzystać cały olej, przepraszam, cały słonecznik wraz z rzepakiem na olejarni. Bo się przepalił tak zwanie, jak się mówi. I będę mógł sobie na spokojnie tylko posprzedawać. Na olejarni zostałem, muszę powiedzieć poza odcinkiem jeszcze sobie ogarnąć płoty. Ogarnąć sobie płoty. Ogarnę sobie parę rzeczy tutaj, żeby na spokojnie można było tutaj ogarniać już tego save'a od joystick. Powiem szczerze, niby ten joystick nie jest jakiś tam wybitny, bo tam nie trzeba być 400 zł za niego dałem. W sensie ceny. Ale powiem tak, niby gadali, że samo się przylepia. Powiem szczerze, na byle czym mam postawione, szczerze mówiąc, na takiej szafeczce z dokumentami. I to fajnie cię trzyma nawet dość impulsywnie. Może by ja to bym tak po tobie to robił, to może by było gorzej. Ale na razie później, wiadomo, tego joysticka też nie używam jakoś na razie mocno. Znaczy na flysticka, no ale flysticka zobaczyłem, że 650 zł, nie, no bez przesady. Na razie trzeba się ogólnie nauczyć kierownicą grać i na takim joysticku. Myślę, że wtedy będzie dopiero można później jeszcze się inwestować w flysticka, bądź a może nawet nie potrzeba będzie inwestować. Po prostu tyle co człowiek na tego farminga, no to też szkoda aż tak mocno przykładać pieniędzy. Bo wiadomo, że jak człowiek będzie pewnie grał, sam to będzie uczył jeszcze tego wszystkiego sterowania. Na pewno się przyzwyczai do tego joysticka. Wiadomo, dużo bardzo więcej osób mówi, że flystick, nie flystick, tak, flystick jest lepszy.
Ale mi się zdaje, że te farminga dedykowane Joy to też jest bardzo fajna opcja, w ogóle taka coś wymyślili, tak? Dedykowany taki panel. To można powiedzieć panel, tak? Ma skupywać Saitaka, panel z kierownicą. Bo to taki coś, parę pierdówek, parę klawiszy, bo tu jest 12 klawiszy programowalnych. Chyba 24 chyba ogólnie musiałem to zobaczyć dokładnie. Klawiszy plus jeszcze tu jest parę jeszcze klawiszy na samej górze, czyli kamera, można przełączyć sobie na kamerę pokrętełko, przełączyć, żeby mieć, czekać jak to było, tak? Właśnie tempomat, można sobie przełączyć, później tutaj jeszcze jest ta regulacja. No jest parę pierdolek, czyli mam 2, 4, 7, 10 klawiszy jeszcze na górze. Więc tutaj to naprawdę jest zajebiście duża ilość klawiszy mimo wszystko. Czekajcie, bo tak. A bo ja tak pewnie przytrzymałem tylko pewnie. No, przytrzymałem lekko, widać hamulec. Więc jeszcze chwila, trzeba się położyć do tego wszystkiego. I może człowiek ma trzy dychy na karku, to lubię takie rzeczy testować, kupywać, jeśli jest okazja. A że na spontanie w zasadzie wyszło to, że sobie kupię to. Bo ja panu nie liczyłem, że jeszcze kupię kierownicę, to jest jeszcze tak na 900 chyba złotych. Około 900 złotych chyba wyszło za kierownicę. No to był, powiem szczerze, że naprawdę jest zajebista. Właśnie wiecie, no nie mam uczuć z innymi kierownicami, tak? No to też mi ciężko powiedzieć. Na razie jestem na dzień dzisiejszy po przegraniu, nie wiem, 2,5-3 godzin na kierownicy i na Joyu. No to myślę, że i tam będzie dobrze. Jestem zadowolony. A my, żebym może miał jakieś perspektywę, patrząc na inne kierownice, czy właśnie tego plastika, no to może by jeszcze coś innego padło właśnie. Jak miało być to, wiadomo, nie przeze mnie, tylko jak niektórzy pokupowali te Taskmastera T300, no to już jest kierownica naprawdę z wysokiej półki. A tutaj to jest taka, może jeszcze nie wysokiej, ale już tej wyższej półki, o. No to jednak jest już 900 zł za klawiaturę, ja mam klawiaturę. Przez to, że jeszcze nie miałem nikt kierownicy, dlatego może się teraz myli to. To jest tam nazewnictwo. Wiadomo, tutaj trzeba cały czas grał na klawi przez dziewiątki farminga. Cały czas na klawiaturze teraz. No zaryzykował, kupił. Mam nadzieję, że posłuży. No właśnie 4 miesiące gwarancji, myślę, że też 24 miesiące gwarancji wytrzyma, to się mówi. Wiadomo, to skoro kwestia użytkowania jest tego sprzętu, wiadomo, jak oni się nieodpowiednio pewnie nim zajmować, no to jak wszystko, pójdzie szlak i tyle, tak? Chociaż powiem szczerze, komputerem zbytnio, jak tam się nie pierdzicie, ewentualnie jakieś tam upgrade'y sobie w cudzysłowie zrobię, to wszystko. A tak patrząc, no to też mam już go z 5,5 roku, około 6 już nawet. I naprawdę większych problemów z nim nie miałem. Z komputerem. Mam mówię, już go datuję. No wiadomo, grając for fun sobie, to jest coś innego niż nagrywając. Znaczy, grając sobie tak for fun, no to jest w ogóle co innego niż grając i nagrywając, no bo to jednak komponent dużo bardziej kurwy dostaje, zwłaszcza, że ja nagrywam w bitecie 150 tysięcy, to na piątkę, siódmej generacji i to już jest praktycznie graniczące z cudem, że ona jeszcze chodzi tym w takich ustawieniach, no ale nagrywa, no to może to też dzięki kasie graficznej, ale 10% zużycia CPU
Więc szczerze, nie jest jakoś tam tragicznie pod względem obciążenia. Mimo że wszyscy mówią, że 10% to już jest końcówka komputera. Szczerze, ja jak mam po 12% przy Farmers Life, jak spauzuję nagranie i odnowię, to mam po 40%. Jakoś te nagrania nie są jakoś złe. Wiadomo, może te renderowanie jeszcze może gorzej pokazuje, ale tak w ogólnej nagrywce i obróbce surowej bez rzucenia, to nie widzę jakiejś różnicy. Mówię na 1050, a renderuję w 60 bitrate'u, więc no takie 2K, trochę mocniejsze 2K. A jeśli jest ta sama, jakoś sama, no to już na to nic nie poradzi, bo to też może być. Co się to też dowiedziałem w zasadzie od internetu. O stabilności łącza, przekopiowywania laptopa, powiedzmy, czy na telefonie. Ja się kopiuję, właśnie te filmiki Luminesy też. Jeśli mam filmiki po 12-13 giga, no to jednak trzeba mieć no dość w dzisiejszych czasach oszczędnego kompa. A więc takiego też mam laptopika starego. Znaczy starego, no laptopika po prostu mam. Mam za parę groszy kupiony jakiś czas temu. Czekajcie, no i teraz tak wyłączamy, możemy sobie złożyć automatiką, pojedziemy sobie jeszcze na jedną łąkę. Szczerze, zajebiście, że to poszło. 20 parę minut jest to ogarnięte. Jestem zadowolony. Tak to się pięknie prezentuje. Dobra, i omijmy jeden myk. Żeby tak objedziemy naokoło, będziemy kończyć, bo to jest 26 minuta odcineczaka. Pik. Pik. No i palimy maszyn. Możemy sobie obkosić. Tutaj ostatni pokosy. W sumie tak chcę to mógł pokazać, bo ja jeszcze na tej łące nigdy nic na odcinku nie wiem. Ona jest od tego sezonu, więc no, dlatego ten początek chociaż chcę ograć właśnie na odcinku tego poszenia, bo i tak nie będę tego całego obkaszał na odcinku, no bo to jest za długo może być mi odcinek. Jest tylko taki kawałek, sobie obkoszę. Dobra, cyk. Nie no, ale to jest cudowne, tak jak nagranie to jest cudowne, powiem szczerze. Na kierownicy to jest o niebo lepsze niż na klawie. Tak się grało. No ale wiadomo, że na zwyczaj trzeba coś zaryzykować, coś zainwestować, coś co nie jest związane po prostu z gospodarką, a też trochę fajnie da. No i troszeczkę też bardziej się poczuje człowiek jak bardziej w kombajnie czy właśnie w ciągniku. Więc naprawdę to jest jedyny plus takiego całego interesu. Myślę, jak się nie odzwyczai odjeżdżenia w polach. Czekajcie, może ja sobie tak cofnę po prostu. Tak sobie tyle miale. Dobra. Tak, nie wiem, czy czułeś jeszcze ustawić. Jeśli jest taka możliwość w ogóle tych pedałów, gazu i hamulca. Więc myślę, że jedyne co będę słyszał to też nie, słyszę, że manetki to nie będą słyszalne. Jeśli mówię, to możliwe, że będą słuchać, będą słyszalne, ale ogólnie no zachowku jakoś nie ma jakoś tutaj tragedii. Nie są jakoś głośne te klawisze. Znaczy kierownica, przepraszam. Czy nie ma na pan jakiejś tragedii? Kacie, czy ja teraz poniosłem mój dwa, czy tylko poniosłem jeden? Dobra, niestety. Machnąłem się. Przyciąłem tego jednego guzika, który jest dodatkowy właśnie, żeby do podniesienia dwóch maszyn, no wnosiłem się. No ale bardzo fajnie, podoba mi się. No mówię. No teraz to będzie naprawdę podjarany, człowiek będzie po części, chociaż może trochę przestaje jest człowiek na takie rzeczy, ale żeby wam lepiej to wyglądać, żeby to wyglądało, no to taki sprzęt był zainwestowany, będzie
można powiedzieć, was oglądający, tak? Co jest? Dobra, opuść teraz. Jednak to płynność była lepsza i lepiej się to ogrywało. Dobra, przecież zaraz kończę, zresztą muszę jeden odcinek nagrać The Walking Dead. Może to nie jest jakiś tam raz wybitnie oglądająca gra. No ale chcę ją dokończyć, więc będzie tylko dokończona to i będziemy na pewno coś więcej kombinować odnośnie farminga. Jakieś serie z farminga będę chciał zrobić. Chyba, że nie będziemy mieli. Nie wiem, zobaczymy. Skończymy to, będziemy myśleć dalej. Plan na serię jest. W realizacji wszystko już jest. Więc tutaj to nie ma co siedzieć i płakać. Więc tylko dokończyć ogarnięcie dobitnie i wymienić parę modów i będzie lalka pół godziny. Miałem kurwa krótki odcinek robić. Pół godziny wyszedł. No nic. Ale dobrze, po całe siano kosy zrobiliśmy. Następnym robimy pewnie grabienie i zrobimy sobie po prostu rasowanie, cały zestaw będzie to rozwiązany tylko z makronikiem. Będą może inne ciągniki do pas, czy do kabarki raczej nie będą pasować. Chociaż zobaczymy, nie wiem jakie tam gałeczkę sobie tu teraz w tym, na ten odcinek dany wynajdę. Więc chyba tyle w temacie. To jest. Nie tu. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, stać się w górę, kopię, klasz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się raz tego odcinka. Na razie. Cześć.